Konkurs zaawansowany w Formule MBA. Jest to propozycja dla doświadczonych przedsiębiorców. Jego modułowa struktura pozwoli Tobie dopasować tematy zajęć do własnych potrzeb. Na Azbiro Nieruchomości warto studiować, ponieważ spotkasz tutaj wielu specjalistów i wiele osób, które robią coś niesamowitego. I tylko w tym miejscu tak naprawdę mówią o tym. Otwarcie, dzielą się, możesz zyskać mega wsparcie na każdym etapie. Witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy dzisiaj panel dyskusyjny nieruchomości. Tytuł tego panelu to jest od małych inwestycji do dużych inwestycji, od małych projektów do dużych inwestycji. Dzisiaj naszymi gośćmi są Daniel Piesto. Dzień dobry Państwu. I Krzysztof Drdzikowski. Dzień dobry. Okej, słuchajcie, znamy się już troszkę, z jednej lepiej, z drugiej gorzej. Jest mi niezwykle miło, że mam okazję z Wami dzisiaj porozmawiać o tych projektach, dlatego że każdy z Was ma troszeczkę inną działkę. W ogóle... Ta działka to jest dobrze powiedziane. Tak, troszkę inną działkę. Specjalistą od działek jest akurat Krzysztof, a Daniel, Ty jesteś specjalistą od czego? Jakbyś się nazwał? Od czego jesteś specjalistą dzisiaj? Dobre pytanie. No, na pewno od nieruchomości lokalowych, ale też od budynków. Czyli właściwie wszystkiego, co nie jest działką. Wszystkich nieruchomości oprócz działek i statków. Statki też są nieruchomościami, tak w świetle prawa. W ogóle w Wielkiej Brytanii jest tak, że normalnie stoją zacumowane w dokach te stateczki, że możesz tam kupić mieszkanie, możesz go kupić, on sobie tam parkuje. Tak. I były w Polsce takie próby, no ale jak na razie, nie, domyślam się, że zima po prostu jest zbyt surowa i to ma jakiś związek z tym, ale są takie projekty inwestycyjne, żeby inwestować właśnie w takie, można powiedzieć, domy na wodzie. Ale to nie jest nieruchomość jeszcze, bo żeby była statek nieruchomością, to musi mieć bodajże 30 tysięcy ton wyporności, czyli te duże statki, ale to trzeba sprawdzić w ustawie. Co, przepisy się zmienią, tak samo jak z tymi wielkościami minimalnej wielkości mieszkania, które mogą być, jest 500 wyjątków i tak dalej, nie? Więc w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale mini apartamenty, mikroapartamenty były prowadzone jako pierwsze we Francji i tam wprowadzono niedawno przepis, że najmniejsze mieszkanie musi mieć 8 metrów. Więc kosmos, nie? I teraz ja nie wiem, dlaczego rząd ma decydować, jak wielkie ma być mieszkanie, nie? No, ale właśnie. Krzysiek, Twoją specjalnością są grunty. Wśród inwestorów w nieruchomości, no nazwijmy to nawet na Azbiro, tak? To jest rzadkość. Ja nie znam za dużo specjalistów od gruntów, czy osób, które współpracują z tej strony z inwestorami, tak? Więc jeżeli możesz powiedzieć, co jest Twoją specjalnością, tak? No grunty, ale... Tak naprawdę największa część moich działań zmierza ku temu, żeby przy pracy z gruntem wykreować wartość. Każdy myśli, mam kawałek działki, okej, kupiłem ją za tyle i tyle, więc mogę ją sprzedać trochę drożej. Ale z gruntem możemy pracować w bardzo podobny sposób, tak jak Daniel pracuje z kamienicami. Również możemy dzielić, również możemy podnosić standard, podnosić wartość, również możemy zwiększać tą wartość poprzez doprowadzenie mediów. Ale doprowadzenie mediów jest najpopularniejszym sposobem, żeby podnieść wartość jakiejś działki. Czasem dobre spojrzenie na okolice spowoduje, że ktoś miał pomysł, żeby tutaj pobudować dom, może się okazać, że ta działka jest idealną działką, żeby tutaj powstał jakiś lokalny osiedlowy sklep. To jest kwestia otwarcia głowy. To nie można powiedzieć wprost, że pracuję z nieruchomościami gruntowymi. Staram się pracować z różnymi nieruchomościami, ale staram się pracować w sposób najbardziej kreatywny, jak to tylko jest możliwe. Okej, no brzmi to wspaniale. Czyli innymi słowy, jeżeli mamy na oku jakąś działkę, to proces zakupowy ten oficjalny jakiś jest, może jeszcze inaczej to powiem. Zwykły Kowalski widzi działkę i sobie wyobraża, aha, kupię se, nie? I nic za dużo nie sprawdzi, on se kupi, wynegocjuje cenę, potarguje się, a potem pójdzie se kupić. Przepraszam, że tak mówię, ale tak mi się jakoś prosto kojarzy. A już inwestor patrzy, no dobra, ale co możemy z tą działką zrobić, nie? Więc ten proces zakupowy zaczyna się komplikować troszeczkę. Ale wydaje mi się, że po tym, co ty teraz powiedziałeś, to ja wiem, do kogo będę dzwonił. Będę dzwonił, halo, Krzysiek, czy masz chwilę czasu, nie? Czyli w ogóle tu, żeby rzucić na, wiesz, okiem. To jest coś, co bardzo często robię. Nie wiem, w zeszłym miesiącu byłem w Rzeszowie w podobnej sprawie.
W przyszłym tygodniu jadę kawałeczek za Kazimierz Dolny. Nie ograniczam się, jeśli ktoś ma jakąś ciekawą działkę do obejrzenia, z chęcią obejrzę. Okej, okay, czyli jesteś tak naprawdę takim działkowcem do wynajęcia. Tak, tak, można by tak powiedzieć. Nie, no, specjalistą od gruntów i kreatywnych rozwiązań w nieruchomościach gruntowych. Tak? Ja tu się wtrącę, jeśli mogę, bo widziałem kiedyś taką checklistę 200 punktów przy zakupie działki gruntowej. Ja nie jestem specjalistą od gruntów, ale tylko mówię, że widziałem. Temu 200 punktów, jeżeli się kupuje na inwestycje i wiecie, podział, przekształcenie, wszystko od początku do końca. To jest to mniej więcej taka skala ekspertyzy. Wiesz co, ja mam troszeczkę krótszą listę. No. Podstawowa lista to jest 17 bądź 18 punktów na dziś. Natomiast w zależności od celu, w jakim tą działkę kupujesz, to tam dopisujemy jeszcze pewne rzeczy, które dodatkowo sprawdzamy. No i też należy pamiętać o tym, że na przykład media, to ja mam wszystkie media jako jeden punkt i nie rozbijam tego bez potrzeby na 15 oddzielnych. Okay. Oj, po co kogoś stresować. Ale faktycznie należy sprawdzić bardzo dużo rzeczy, dlatego że często pewne rzeczy, które widzisz, nie zawsze muszą okazać się prawdą. To, o czym ty opowiadasz, że oglądając kamienicę nie zawsze jesteś w stanie sprawdzić stropy, nie zawsze jesteś w stanie sprawdzić sposób wykonania, rodzaj materiałów budowlanych, które zostały użyte. Trzeba tutaj mieć naprawdę ogromną wiedzę. Tak samo w przypadku gruntów nie zawsze wiesz, na przykład, czy ten grunt był zmeliorowany gdzieś tam przed 70 którymś rokiem i nie ma na to map. A gdybyś rozpoczął budowę, to musisz tą meliorację przebudowywać. Jak nie przebudujesz, ryzykujesz, że zalejesz całe osiedle. Takie przypadki też miały miejsce. To, że widzisz słup energetyczny, wcale nie oznacza, że z tego słupu, że on tam jest. Z tego słupa będzie dla ciebie prąd. No, no tak. Mogła sobie energetyka zaplanować, że no proszę pana, dla pana to ten drugi, bo tutaj już nie mamy rezerwy, nie mamy mocy. Mhm. I to wszystko dotyczy każdego z rodzajów mediów. A również zgadzam się z twoją opinią, że najtrudniej jest z gazem jednak. Najdłuższe okresy oczekiwania, no i najtrudniejsze rozmowy. Dużo osób, deweloperów też, podejmuje teraz inwestycje wyłącznie na prąd, całych osiedla na prąd, ze względu na skrócenie procesu inwestycyjnego. Być może nie tylko dlatego, być może dlatego, że te grzejniki są wydajniejsze, ale trochę w to wątpię. Raczej wydaje mi się, że chodzi właśnie o to. Ale czy to grzejniki, czy no przecież są teraz te maty na podczerwień, one są na prąd i one bardzo świetnie grzeją. Wprawdzie miałem obawę, że mieszkam w mikrofalówce, ale poza tym... Chodzi ci o takie lampy, które się przy suficie montuje? Nie. To ja widziałem taką, posłuchaj, nie lampy. To działa świetnie. Nie podnosi temperatury powietrza, tylko na powierzchni, na którą pada światło, podnosi temperaturę. To są napromienniki. Tak. A ten drugi produkt, o którym mówisz, to może być rzeczywiście mata montowana w ścianie. Albo tylko warunek suficie, jest taki, że tej ściany nie można pomalować, albo w suficie, tylko nie można tej ściany pomalować czymś, co właśnie blokuje to promieniowanie ciepła. Okay, czyli trzeba by to zaprojektować. Jest jeszcze inny produkt. Tak, wcześniej, przed remontem musisz coś takiego. Więc jak pomalować. Najbardziej to będzie działało. My mamy kilka inwestycji z takim czymś. Natomiast mieliśmy też taką przygodę, że ekipa remontowa, słuchajcie, to jest hit, zaoszczędziła na izolację 2 zł i nam się mieszkanie po prostu zapaliło. Najzwyczajniej w świecie. Było ubezpieczone, mam nadzieję. Nie, no pewnie, że było ubezpieczone, no ale chodzi o sam pakt. Mieszkają ci najemcy i dzwonią, halo, ogień jest leci w ogóle, nie? Co? W ogóle jaki ogień? No i bardzo fajnie, słuchajcie, przyjechała straż pożarna, bzz, 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 bzz. Szybko wszystko zrobili, mówi, nie wolno. Bzz, 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 to wykroili kawałek tak, sufitu? Dokładnie. Parę sekund. Miałem identyczną sytuację. Parę sekund. Ale się paliło, czy... jeśli chcecie uniknąć pożarów, to ja was namawiam do inwestowania w grunty. Nawet jak się zapali, to grunt i tak zostaje. Czasem nawet jest to plusem. I ci go nie ukradną, nie musisz go pilnować. Pożarów nie uniknie. Prawie się zapalą. W każdym razie faktycznie szkody będą mniejsze. Ja miałem taką sytuację, że ekipa remontowa wierciła dziurę na wentylację w podłodze. I to jest takie wielkie wiertło, takie fajnie wygląda. Tylko tyle, że ono powinno mieć wodę, cały czas dostarczać wodę, to powinna się lać ta woda, żeby schładzać. A oni tej wody może za mało stosowali i z starcia powstał żar w środku. Oni poszli, po 2 godzinach zaczęło się palić. Dobrze, że się to wyłapali, no bo przecież wiesz jak jest, nie? No tak, tak, wyłapali. Wyłapali jak płomień spada z sufitu. Także wyłapali, ale nie, zgaszone wszystko zostało, udało się. Ale to było już w takiej większej inwestycji, nie przy pierwszym flipie, nie?
Na początku, jednym z pierwszych. Wiesz, ale podejrzewam mimo wszystko, że gdybyś chciał udostępnić numer do tej ekipy, to nadal spora część znajomych chciałaby tą ekipę, bo jest takie ssanie na rynku, jeśli chodzi o ekipy. Ładnie. Słuchajcie, mieliśmy taką przygodę w ogóle. Daliśmy małe mieszkanko do remontu i uratowały nas zdjęcia z przejęcia lokalu, bo ja po prostu robiłem zdjęcia, nie? Protokół podpisaliśmy, ludzie tego w ogóle nie robią. I było napisane, że załącznikiem do tego są zdjęcia, które zostały przesłane mailem, które zostały dzisiaj zrobione. I było. No i teraz co się stało? Wszystko, remont skończony, wszystko już. Zostały tylko do przykręcenia listwy przepodłogowe. I facet przykręcił. Plus. Dzień później dzwoni do mnie zarządca budynku, że zalewamy w ogóle sąsiadów na dole. Miałem blisko, więc przerażony. Dojechałem na pełnej petardzie. W ogóle wbiegłem na trzecie piętro, wiecie, na jednym wdechu praktycznie. Otwieram drzwi, patrzę. Nic nie ma. Pamiętam, sprawdziłem wszystko suchutko, nic się nie dzieje. Myślę sobie, pomyliło jej się. Zamykam drzwi, schodzę powolutku na dół, zobaczyć do tych sąsiadów. Co tam mi się wielce zalewa? Otwieram drzwi, a tam taka Niagara, po prostu taka, co było tak jak tutaj mamy, nie? Tu gościowi laptop leżał. Był żyrandol wyżej, normalnie z tego żyrandola taki sztral już w ogóle leciał. Goście chodzili w wodzie po kostki, ściany pozalewane. Ja tak to zobaczyłem, mówię, w ogóle o co chodzi? Piętro niżej, już też przeciekało, też piętro niżej było zalane. Co się stało? Okazuje się, że te zdjęcia, na zdjęciach były pokazane, jak rury idą do ogrzewania w ścianie. Tak dookoła, nie? Myśmy nie zdejmowali parkietu, tylko położyliśmy na to płyty OSB, wyrównaliśmy i na to dopiero panele. Czyli podnieśliśmy podłogę. Parę centymetrów. Mhm. To spowodowało, że w 6 miejscach były dziury w ogrzewaniu. I tego dnia, następnego dnia rano, włączono to ogrzewanie. Zaraz. Dziury spowodowało położenie paneli? Nie. Chodzi o to, że one były, te rury od ogrzewania były na jakiejś wysokości. No. Myśmy położyli na podłogę płyty OSB. No. I dopiero na to panele. I to spowodowało, że on nie przykręcał na takiej podstawowej wysokości tych paneli, tylko 4 cm wyżej. Okej. I już to spowodowało przewiercenie. Trafił w dziurę. Przewiercenie w 6 miejscach. Trafił w te dziury po prostu. W 6 miejscach te rury trafiły. Ojeju. No. Miał dobre ubezpieczenie? Ja miałem dobre ubezpieczenie i też cała zabawa. Facet nie chciał tego ubezpieczenia dać, nie? Więc mimo, że mieliśmy to w umowie zapisane, trzeba te rzeczy dopilnowywać. Przepisy i tak dalej. Więc słuchajcie, ponieważ żebyśmy wrócili do naszego głównego tematu, czyli od małych projektów do dużych inwestycji. W ogóle polecacie zaczynać od małych, od średnich czy od dużych? Od czego to w ogóle zależy? Jeszcze przeżywam, jak twoja ekipa zalała sąsiadów, ale... To była mała. Inwestycja. Chcesz zacząć, czy ja mogę? Wiesz co, wydaje mi się, że niekoniecznie skala biznesu, jego wielkość będzie takim znacznikiem, ale może stopień skomplikowania albo fakt, czy robisz tą inwestycję samodzielnie, czy z kimś. Ja w życiu nie odważyłbym się inwestować w kamienicę, ale jeśli Daniel powie, słuchaj, jest coś do zrobienia, a przy okazji kawałek działki trzeba tam wykroić, no to okej, robimy robotę. Więc wtedy taka inwestycja może być większą, ale dla mnie w skali mojej wiedzy nie będzie to aż takim wyzwaniem. Może to jest klucz. Ja przyjąłem taką strategię, z innej strony odpowiem, żeby rosnąć organicznie, czyli powoli sobie rosnąć wykładniczo, powiedzmy co kilkanaście, kilkadziesiąt procent rocznie i nie rzucać się na wielkie tematy. I to głównie wynika z tego, co mówiłeś, czyli z tego, że jest bardzo dużo niewiadomych. Nawet dzisiaj, jak wchodzę w kamienicę, to zawsze są pewne ryzyka. I te ryzyka, część z nich można jakby rozpoznać i zniwelować. Więc jeżeli my wchodzimy od prostych tematów, to faktycznie to jest najlepsze rozwiązanie. Aczkolwiek, czy są proste, duże tematy? Są, w sumie są, no jakieś takie niewiele, ale raczej nie, raczej trzeba zacząć od małych. A to... czy zgodziłbyś się z tym, że wraz z wzrostem wartości projektu spada zysk z tego projektu? Tak, rentowność, ROI, Return of Investment spada, zgadza się. Oczywiście, jeżeli ekspert inwestuje na rynku flipów, to w porównaniu z amatorem ma zupełnie inny ROI. I tak samo, jeżeli chodzi o duże inwestycje, na przykład w kamienice, domyślam się, że z działkami jest tak samo, prawda? Więc
z czasem, razem z zrobieniem większych inwestycji, można utrzymać ten sam ROI poprzez to, że coraz lepiej się zna człowiek na inwestowaniu w nieruchomości. A gdybyś miał określić wartościowo jakiś próg wejścia w fajną zabawę z nieruchomościami już lokalowymi. Dla przykładu, jeśli ktoś chciałby zacząć próbować inwestować w grunty, to no, jeśli stać go na hektar ziemi, to już jest poważnym inwestorem dla mnie, a hektar ziemi to jest 30-35 tysięcy złotych, czyli mała kwota relatywnie, aczkolwiek znam też przypadki, gdzie można kupić fajną działkę nawet i za 1400 zł gdzieś na licytacji i już jesteś poważnym inwestorem. Słyszałem, że żeby postawić panele na hektarze ziemi, to 2 800 000 trzeba wydać. Chyba teraz trochę spadły te stawki, ale też co jest ciekawostką, jeśli masz 2 hektary dobrego gruntu pod fotowoltaikę, dzwoni. No właśnie, widzicie, coś się dzieje. W ogóle ta wydajność tych paneli wzrosła ostatnio, z tego co wiem, tylko tyle, że tak słyszałem, bo ja nie jestem jeszcze w tej kwestii ekspertem w żadnej mierze, ale że bardziej opłaca się robić właśnie na moich nieruchomościach, czyli na kamienicach i na dachach, lepiej robić panele fotowoltaiczne niż na działkach, dlatego że jest inny VAT. Ale też większym plusem jest to, że masz oszczędność, masz kilka plusów jednocześnie. Pierwszy plus, jeśli miałbyś 2 sąsiednie kamienice i na twojej są panele, to klienci wybiorą twoją kamienicę, bo będą mieli niższe koszty utrzymania. Każdy dzisiaj liczy jednak pieniądze, jeśli ma coś kupić. Drugim plusem jest to, że jeśli masz panele na działce, to musisz tą energię sprzedać, koniec. Stawki jakie są, każdy wie, a tej energii, która jest produkowana na dachu jakiegoś budynku, nie musisz sprzedawać, możesz ją konsumować i wtedy nie interesuje ciebie, ile dodatkowo gdzieś na rynku kosztuje energia, albo za ile mógłbyś tą energię sprzedać, bo ty wykorzystałeś ją na własne potrzeby, więc liczysz raczej amortyzację tej inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Tak. Ja bym tu jedną rzecz tylko uzupełnił. Rzeczywiście przy sprzedaży mieszkania możesz to użyć jako plus. A tak, że jest to modne, że jest to zielone, że jest to jakieś. Ale kiedy jesteś właścicielem tego i nie sprzedajesz, to z punktu widzenia osoby, która od ciebie wynajmie, z punktu widzenia najemcy, to nie ma najmniejszego znaczenia. A powiem wam od razu dlaczego. Bo ludzie jak przychodzą, to tak naprawdę mają jakąś pulę pieniędzy, w której chcą się zmieścić. I ta pula pieniędzy dzieli się najczęściej na przykład na wielkość najmu, którą muszą zapłacić i wielkość za media, którą muszą zapłacić. Jeżeli ty znasz tę całościową kwotę i powiesz komuś, okej, okay, nie ma problemu, niczym się nie przejmuj, ja płacę za prąd i jest all inclusive, to możesz za ten najem wziąć więcej pieniędzy. Więc to, że ty sobie oszczędzisz, podbijasz sobie tym samym to, ile zostanie tobie w kieszeni. Poruszyłeś bardzo ciekawy temat. Bardzo dużo osób na rynku posługuje się pojęciem cena za metr kwadratowy, podczas gdy ja cały czas twierdzę, że mojego klienta nie interesuje, czy on kupi działkę o powierzchni 600 metrów, czy 1500 metrów. Jego interesuje działka pod budowę domu i to, jaki on ma budżet. Częściej nawet prostszym projektem będzie sprzedaż takiej działki 600 metrowej, bo kogoś nie będą plecy bolały od chodzenia z kosiarką. Jest to prostsza rzecz do sprzedaży. Ja myślę, że jednak budżet jest rzeczą istotną i akurat istotniejszą niż jakieś wskaźniki, którymi posługują się ekonomiści czy specjaliści rynku nieruchomości. Tyle mam, tyle wydam. To jest to o czym powiedziałeś. A nie przeliczają na powierzchnię użytkową mieszkalną, którą można uzyskać? Pewnie na pewno. Jeśli rozmawiamy o projektach deweloperskich, to już tak, jak najbardziej. Natomiast jeśli jest to inwestycja przeciętnego Kowalskiego, to jego interesuje to, żeby tu się ma zmieścić mój wymarzony dom, jeśli odległość od sąsiada, od szamba sąsiada, od studni jest taka, że ja się mieszczę, to ta działka może być 600-metrowa, super, nie muszę kosić trawnika, żona mnie nie goni, jest ok. Spoko. Okay. No dobra, słuchajcie, bo tak naprawdę, mówiąc w skrócie, nie ustaliliśmy, od czego lepiej zacząć, czy od małego, czy od dużego. Żeby było śmiesznie, ja zacząłem od kamienicy. To był mój pierwszy, w ogóle pierwsza inwestycja, nie? Od razu na głęboką wodę i dużo gongów było po drodze, na pewno z tego tytułu, nie? No bo mimo wszystko, że robisz coś dobrze, tak ci się wydaje, to i tak są wyjątki jakieś, bo tu jest inna rzecz i tak dalej, nie? Nie wiem, czy pamiętacie film Killer, nie? A, no tak, ja zrobiłem teraz aneks do umowy, żeby nie zabijać, nie?
To mniej więcej tak to wygląda. No tak, ustalaliśmy, ale tam jest taki jeden mały mini wyjąteczek i tu nie można i trzeba inaczej. No, to jest tak, to jest... Kamienice są usiane takimi wyjątkami, tak naprawdę, w różny sposób. Więc ja zacząłem od dużej inwestycji. Wydaje mi się, że prościej jest ludziom zacząć od małej, nawet jak mają większe pieniądze, dlatego że ich mentalność często, czy doświadczenie nie będzie korespondowała z kapitałem, który mają, oni po prostu mogą przejść pewien proces trochę szybciej niż inni, ale żeby do niego dojść, żeby nie robić tych błędów. To jest tak samo jak ruszasz samochodem. Tak mi się wydaje, nie? To nie musicie się ze mną zgadzać, nie? Ale ruszasz jedynką, dwójką, trójką, czwórką i tak dalej, a nie czwórka od razu, nie? Bo da się. No. Czyli to polecasz jako osoba, która zaczęła od kamienicy. Tak. Tak. Bo... Ja nie miałem wyjścia, nie miałem, znaczy może miałem, ale nie próbowałem nawet zaczynać od dużych tematów. I nawet dzisiaj, jak mi się pojawiają tematy za kilkanaście milionów złotych, to ja nawet nie jestem też pośrednikiem, więc ja nawet nie szukam takich tematów. Gdyby się trafił, to bym po prostu wzruszył ramionami i odpuścił. Nie interesują mnie za duże tematy. Tak po prostu przyjąłem sobie. I to też ma związek z tym, jak pozyskuję pieniądze, bo nie jestem w stanie naraz pozyskać na dobrych warunkach kilkanaście milionów złotych. Jestem generalnie w stanie pozyskać na dobrą inwestycję duże pieniądze, ale to nic nie zmienia, bo jeżeli ja tylko przynoszę komuś temat, to faktycznie jestem pośrednikiem inwestycji. I owszem, wezmę za pośrednictwo, ale to ja jestem wyłączony z całego procesu, nic się nie nauczę. Więc mnie to w ogóle nie interesuje. Tylko tematy, które są w moim zasięgu. I tak wszystkim bym radził. A zasięg każdy może sobie samemu zwiększać regularnie i wiedzieć, ile jest, że tak powiem, wart. Ma to związek ze zdolnością kredytową, taką szeroko rozumianą, no bo nie mówimy tylko o kredycie bankowym, ale też o innych formach finansowania. I to też w innych tych formach jest ich wiele, to trzeba sobie wyrabiać ścieżki. Wiesz, okay. W mojej działce jest tak, że nawet nie będziesz w stanie zrealizować projektu, który jest zbyt duży. Bo jeśli pracujesz na rynku gdzieś pod aglomeracją i wystawisz na rynek na sprzedaż kilkadziesiąt działek, okej. Okay. Ale jeśli postawisz ich kilkaset, to nie sprzedasz ich w takim tempie, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni. Bo skanibalizują się, tak? Jesteś sam swoją konkurencją. Ludzie kupią od siebie po 3-4, zaczynamy próbować sprzedawać kolejne te działki, bo jednak sprzedając wystawiasz je w na tyle atrakcyjnej cenie, żeby jak najszybciej zamknąć inwestycje. Wydaje mi się, że to też jest pewna prawda, o której trzeba pamiętać. No, gdybyś miał do zrealizowania 500 mieszkań w Warszawie, to super, to jest mała inwestycja, z chęcią każdy to zrobi, ale jeśli będziesz miał do zrealizowania 500 mieszkań w miejscowości, która w sumie liczy 1000 mieszkańców, no już może to być jednak trochę za duża inwestycja. Tu dochodzimy do takiego momentu, w którym przy dużych inwestycjach trzeba wpływać na lokalizację. Tak. Że z definicji lokalizacji to jest wszystko to, na co nie mamy wpływu, a tu już trzeba wpływać, czyli trzeba wydawać pieniądze na rozwój otoczenia, żeby ludzie uznawali to otoczenie za fajnym i wtedy ludzie się będą tam przeprowadzać, a to już są inne pieniądze, można to zrobić. Wpływać na budżet obywatelski, wiesz. Na przykład, tak. Tak jak Donald Trump na przykład wyremontować lodowisko przed budynkiem, które było miejskie, tego typu rzeczy. To... Widziałeś ten serial o nim, przyznaj się. Serial? Jaki serial? Okej. Okay. To wiesz, to z innego źródła. Książkę czytałem. Okej. Ale to, o czym wspomniałeś, jest mniej popularną metodą, ale nadal skuteczną metodą też na rozmowy z samorządami. Niejednokrotnie jest tak, że jeśli samorząd nie do końca przychylnie patrzy na twoją inwestycję, a ty zaproponujesz, szanowny panie wójcie, szanowny panie prezydencie czy burmistrzu, my będziemy realizować tutaj osiedle domów jednorodzinnych, ten teren, który tutaj jest nad rzeką, chcielibyśmy, aby stał się otwarty dla mieszkańców i chcielibyśmy go po ukończeniu przekazać na miasto, co pan na to, a zbliżają się wybory, no wtedy jednak zawsze te rozmowy wyglądają bardziej, mają bardziej pozytywne skutki, więc współudział w różnych działaniach samorządowych też są bardzo fajne i wskazane. To też są ludzie, do których przychodzą inwestorzy. W każdej prawie, że jednostce samorządu terytorialnego jest wydział inwestycji, który odbiera telefony, o ile jest komu, no ale najczęściej tak jest, że odbierają telefony i wiedzą,
po co dzwonią inwestorzy, że ktoś dzwoni, ja chciałbym tutaj pobudować betoniarnię, ja chciałbym tutaj zrobić coś, ja szukam gruntu pod inwestycję, chciałbym zbudować osiedle, więc dobra relacja z samorządem może spowodować to, że i ty wiesz więcej o tym, co się dzieje w danej okolicy i łatwiej jest tobie zareagować na jakieś nietypowe nawet zapotrzebowanie z rynku. Tylko wiesz co, wchodzimy tutaj, ja się zgadzam ze wszystkim i każdym słowem, które powiedziałeś. I do tego chciałem dopowiedzieć, że przy dużych inwestycjach wchodzisz w relacje z władzą. Tak. I to mi się nie podoba, bo to zawsze nie jest element polityczny, czyli ten taki, że jeden powie rabin tak, drugi rabin powie nie. I wiesz, i twoja inwestycja jest narażona na takie decyzje osób trzecich. I bywały jakby takie sytuacje, w jednej nawet uczestniczyłem w przypadku działek, bo w dwóch inwestycjach w działki jakby brałem udział i w jednej było tak, że urząd nie chciał wydać decyzji, pomimo że był do tego prawnie zobowiązany w określonym terminie. Mhm. I to było bardzo kłopotliwe. To się oczywiście również zdarza przy dużych inwestycjach w kamienice, bo te decyzje administracyjne są ważne, w tym przypadku warunki nadbudowy, decyzje, pozwolenie na budowę i tak dalej, więc po prostu to jest zdecydowany minus to jakiegokolwiek biznesu, to jest to, że musimy część decyzji posiadać poza własną firmą. Wiesz co, to też jedną ze strategii, którą ja staram się proponować ludziom ze mną pracującym, jest dzielenie różnych skomplikowanych procedur na małe części, które w oczach urzędnika wyglądają jak kolejny papier, na którym należy postawić pieczątkę. Efektem końcowym jest to, że ty osiągnąłeś swój niemożliwy na początku do zrealizowania cel, ale osiągnąłeś go przy użyciu kroków, które w oczach urzędnika nie były czymś nadzwyczajnym. On nie musiał się zastanawiać, czy on tutaj wykroczy poza swoje uprawnienia, czy złamie jakiś przepis. Dla niego to była tylko i wyłącznie kolejna pieczątka. W ten sposób wiele rzeczy udaje się skutecznie zrealizować. Jest jeszcze jedna rzecz. W każdym bardziej rozwiniętym kraju jest tak, że biznes współpracuje z władzą. Ale nie kolaboruje, tak? Tylko współpracuje. To znaczy się, że jak jesteś jakimś tam sobie malutkim, no to się nikogo o nic nie pytasz, w sensie nie idziesz do prezydenta miasta i pytasz się, czy coś tam mogę, nie? Ale kiedy to już jest większa inwestycja, no to jest to zupełnie normalne, że kontaktujesz się z władzami miasta i mówisz, my chcemy zrobić to, chcielibyśmy zrobić tamto, mamy taki i taki pomysł, miasto zyska tak i tak, czy coś potrzebujecie, czy możecie nam jakoś pomóc, czy tutaj są jakieś sugestie. I oni wzajemnie ustalają te rzeczy. Tak jest bardziej cywilizowanych krajach, czy z bardziej rozwiniętych, czy bardziej rynkowych. W Polsce to wygląda, z tego co wiem, troszkę inaczej. To jest tak, że oni jednak są tą stroną silniejszą. Nie chcą z nami za bardzo rozmawiać wręcz, bo będziemy posądzeni o jakieś kontakty, nie wiadomo z kim i tak dalej. To jest chore. Urzędnicy, w ogóle słowo urzędnik, bierze się od słowa służyć. Czyli oni powinni pomagać. To powinno być tak, że dzwoni urzędnik z Urzędu Skarbowego. Nie wiem, panie Robercie. I to powinien być sługa, tak? Od słowa służyć. Mhm. Ale nie twój sługa, tylko ktoś, kto służy społeczeństwu po to, żeby jak gdyby to dla jego celów, tak? Czyli jeżeli ty coś potrzebujesz, no to ta osoba powinna tobie pomagać, kurde, a nie przeszkadzać. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Z Urzędu Skarbowego dzwoni pani urzędniczka. Panie Danielu, chciałem panu powiedzieć, że tak jak macie państwo wypełniony PIT, to gdybyście tam zmienili dwie, trzy pozycje, to i tu, i tu, to zapłacilibyście o 30% mniej podatku. Czy zgadza się pan na taką zmianę? Tak, dziękuję za dobrą sugestię. Okej, dobrze, tylko proszę mi przesłać tam gdyby kopię, czy cokolwiek, żebym potwierdził. W Polsce to się nie wydarzy przy tym sposobie myślenia. Natomiast generalnie to tak powinno wyglądać. W Wielkiej Brytanii Urząd Skarbowy zadał sobie te pytania. Kto jest naszym tak naprawdę klientem? Dla kogo my to robimy? Dla ludzi, a nie dla państwa. Dla ludzi. I dlatego jest tak, że oni to działają dla ciebie. W Polsce musi może jeszcze pokolenie mieć. Wiesz, przy tej okazji bardzo chciałbym pochwalić znakomitą część pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czyli KOWR-u. Pracują w bardzo podobny sposób do tego, o czym powiedziałeś. Wspaniale.
Jeśli ktoś chce nabyć nieruchomość gruntową, nie jest rolnikiem, a ustawa mówi, że trzeba by było, to bardzo często jest tak, że ci pracownicy w świetny sposób odpowiadają, w jaki sposób tą nieruchomość można nabyć. Nawet bardzo trudne i skomplikowane przypadki udawało nam się jakoś tam wspólnymi pomysłami. Pozdrawiamy pracowników KOWR-u. Tak, bardzo serdecznie. I dziękujemy wam. Rzućcie pracę i róbcie biznes. Nie, żartowałem. A propos tej mentalności urzędniczej, to ostatnio jak byłem na akcie sprzedaży, ja byłem ze wspólnikiem i z drugiej strony byli kupcy, wszyscy byli, robili duże tematy inwestycyjne, gdzie były te decyzje wymagane i tak trochę narzekali, że urzędy, no a to, że ktoś na złość jakiś urzędnik robił i wielomilionową inwestycję zblokował, inny, że chyba coś tam chciał pod stołem i takie historie, tak narzekali. No a później ktoś mówi, a na przykład Żydzi to dostają w Polsce od urzędów, od razu dostają dokumenty. No, ja nie wiem, jak to jest w Polsce w tej kwestii, ale pomyślałem, no to czemu by nie założyć takiej firmy, która się nazywa jakoś Tel Aviv spółka z o.o., zatrudnić Żyda do załatwienia spraw w urzędzie, że każdy Polak może to zrobić, więc to nie jest żadne ograniczenie. Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji i nie ma co narzekać. Także. Jeżeli wcześniej zabrzmiałem jakoś narzekająco, no to tylko dlatego, że... Nie masz jeszcze Żyda w zarządzie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę potrzebował, ale gdybym potrzebował, nie ma problemu, dam takie ogłoszenie na OLX-ie, że zatrudnię Żyda do załatwiania spraw w Urzędzie Polskim. Znaczy, myślę, żebyś miał piękny PR, tak jak się na swoim wykładzie mówiłeś, tam zrobili piękny PR, Żydów zatrudniają do wykupu kamienic w ogóle. Już widzę te artykuły, nagłówki i wszystko. Słuchajcie, mieliśmy taką sytuację, prawdziwą historię. Dzwonią do mnie najemcy, że tu jakiś napad był, Boże, krew się lała, w ogóle proszę przyjechać. Jakie ty masz historie, jakieś takie dramatyczne. Słuchaj, przyjeżdżam, nie? Co jest? Pan, oczywiście krew rozlana, co się stało? Policja była, wyprowadzili kogoś, tu nie wiadomo co, był właściciel budynku, bo to w mieszkaniu podnajmowanym. Był właściciel budynku i tak dalej, nie? Przyszli z kajdankami i tak dalej, tu jakiś rękoczynów doszło. To była historia z ust najemców, którą słyszałem. Ja pełne przerażenie. Idę do tego właściciela nieruchomości. Pytam się, co się stało? A on zupełnie inna energia. I mówi tak. No, przyszedł tu jakiś chłopak, ja sobie stoję, nie, bo tam to jest kamienica duża. Palił papierosy i rzucił na ziemię, tak? Ja mówię, proszę pana, cytuję tego właściciela, proszę to posprzątać, dlaczego pan tutaj to rzucił? A gość do niego jakimiś bluzgami, coś tam, nie wiadomo co, w ogóle, a spieprzaj dziadu i tak dalej, nie? Mówi, słuchaj, to jest moja posesja, jak się tak zachowujesz, zadzwoni na policję, a ty sobie, kurde, dzwoń, nie? I wbiegł do nas do mieszkania. I teraz co się dalej okazało? Po pierwsze, to był, ten facet pracował w restauracji jakiejś indyjskiej, był szefem kuchni. Chłopak, menadżerki tej restauracji, która była naszą najemczynią, skaleczył się w pracy wcześniej. Rzeczywiście tam coś tego, to rzeczywiście sobie mył ręce pod tym, że tam coś zaplamił, bo nie wiem, jakieś urodziny mieli czy coś, był troszeczkę podpity. Ale żeby było śmieszniej, ten właściciel zadzwonił na policję, rzeczywiście, bo to powiedział, no to tu ktoś się awanturuje, proszę przyjechać. Dobrze, będziemy za 2 godziny. A on, ale to jakiś Arab chyba. Będziemy za 5 minut. No. I rzeczywiście wparowali do mieszkania gościa. Tu wiecie, jakiś nie wiadomo co. Okazało się, że facet po prostu w tym pokoju jej się zamknął i czekał na nią, aż ona przyjdzie. Nie? Więc jak to z prostej historii w ogóle narosło nie wiadomo co. Nie? Takie... A to rozumiem, że ty tam miałeś podnajem albo zarządzałeś najem. Podnajem. Podnajem. No to właściwie to ciebie interesowało, że to się działo, bo ja bym nie przyjeżdżał. Ale ja dostałem telefon od najemców, że Boże, panie Robert, jakieś niestworzone historie, proszę przyjechać no nam pomóc. 911, proszę dzwonić, do widzenia. Znaczy, teraz tak mówię, wiadomo, może bym takiej zimnej krwi nie zachował, ale ja z czasem się nauczyłem, że ludzie traktują trochę wynajmującego jak takiego wujka, który zawsze doradzi. I to trzeba oduczyć ludzi tego, bo to nie powinno tak być. My jesteśmy od warunków, które są zapisane w umowie, nic więcej, prawda? Mhm. I do tego najlepiej w umowie wpisać, żeby najemca w przypadku jakiejś awarii kontaktował się z panem od awarii, w razie jakichś konfliktów wewnętrznych, to niech zadecydują między sobą coś więcej, prawda? I tak jakby jak najbardziej oddalić wszelką decyzję od siebie. Masz rację. Znaczy, wiesz co, oni zadzwonili po to, bo się po prostu bali o swoje bezpieczeństwo i żebym tym się tak jakby zajął, o to chodziło. My generalnie mamy napisane w procedurach, w jakich przypadkach proszę do nas dzwonić, a w jakich nie.
Więc tam doszło do jakiejś, wiesz, po prostu u nich spirali emocji, stąd się to wzięło, stąd był ten telefon. I to jeszcze było, nie wiem, ze 3 czy 4 lata temu, kiedy w ogóle tam we Francji się tam działy te wszystkie rzeczy pierwszy raz i tak dalej, nie? I wtedy jeszcze ten telefon był do mnie, tak? No dzisiaj już mam pracowników i dzisiaj już do mnie tego telefonu by nie było. No ale jest to fajna historia tego typu właśnie, jak równo się kogoś traktuje albo jak pewne rzeczy są powiedziane. Ale dobra, więc gdyby wracając do głównego tematu, zaczęliśmy się na tym, że nie podoba się tobie to, że generalnie masz do czynienia z władzą, która nie traktuje ciebie równo jak równego partnera, tak naprawdę, nie? Krzysiek, a jak to jest w inwestycjach, w których ty jesteś, bierzesz prym, tak? W twoich inwestycjach. Bywa bardzo różnie. Największym przeciwnikiem inwestora zawsze jest Urząd Skarbowy, dlatego że każdy Urząd Skarbowy może interpretować przepisy według swojego mniemania i to powoduje, że na terenie jednej z gmin, jednego z powiatów możesz swobodnie prowadzić jakąś transakcję i nie martwić się podatkiem, na terenie drugiej z gmin nawet nie myśl, żeby tą transakcję przeprowadzić, bo jeszcze jej nie zrobisz, a już musisz zapłacić podatek. Więc to jest sporym problemem. Natomiast jeśli chodzi o władze lokalne, to niejednokrotnie pozytywne relacje bardzo fajnie się sprawdzają. To działa na tej zasadzie, że rzeczywiście ktoś chciał pobudować betoniarnię na pewnym terenie, więc mogę porozmawiać sobie z lokalnymi władzami i powiedzieć: słuchajcie, jest ktoś, kto chce pobudować betoniarnię, ale musicie wiedzieć, że tak, są podatki, ale to jest uciążliwe, więc nie bardzo w tym i tym miejscu, a tutaj on chciał kupić działkę. Oni mówią: okej, ale my w takim razie wydalibyśmy warunki zabudowy gdzieś w tej okolicy, mimo że teoretycznie nie ma tam czegoś takiego nawiązującego. Więc da się w bardzo fajny i przyjazny sposób pracować. Jedną z moich ulubionych historii jest historia, gdzie urząd gminy nie mógł pomóc człowiekowi, który do nich się zgłosił. Zgłosił się młody chłopak z ciocią do urzędu, chcieli mieszkanie od urzędu socjalne, ale byli właścicielami, wstyd powiedzieć, domu, ale jednak domu, więc urzędnicy nie mogli im pomóc. Więc dzięki temu, że ja miałem dobre relacje, dostałem telefon od wójta: Krzysiek, trzeba byłoby coś zadziałać. Decyzja była prosta. Wystarczyło tą nieruchomość tego chłopaka spieniężyć. No, był dom, który nadawał się praktycznie do wyburzenia. Ale dzięki temu, że wiedziałem, kto poszukuje takiej działki, udało się to bardzo szybko, fajnie sprzedać. I efektem jest to, że chłopak pozbył się tej nieruchomości, kupił sobie mieszkanie, spłacił wszystkie długi, nadpłaciliśmy jeszcze trochę na spółdzielni i urząd nie musiał przyznawać mu mieszkania socjalnego. Wszyscy wyszli z tej historii zwycięsko, także da się i w fajny sposób pracować z urzędnikami, ale jednak w szczególności przy tych większych inwestycjach i opieszałość, i niechęć blokuje niejednokrotnie dobre pomysły. Okay. O tym, co powiedziałeś, mi się po raz pierwszy jedna rzecz skleiła w głowie. My nie mieszkamy w Polsce. My mieszkamy w gminach zjednoczonych. Tak naprawdę. Bo każda ma swoje prawo. Prawo dzielnicowe tak zwane. No, tak jak rozmawialiśmy, przed wykładem, że rozmawiamy z urzędnikiem i bo my chcielibyśmy zgodnie z tym i tym paragrafem zrealizować taką i taką inwestycję. Urzędnik patrzy w kodeks: no tak, ale wie pan co, u nas ten przepis się nie przyjął. Więc to jest właśnie prawdą, że gdzie nie pójdziesz, tam praktyka, lokalna praktyka jest zupełnie inna. To jest to, co ja przekazuję też ludziom, czy na swoich szkoleniach, czy na spotkaniach, że ja mogę powiedzieć, jak powinna wyglądać idealna inwestycja, inwestycja w grunty. Ale jeśli chcesz ją idealnie przeprowadzić, to pracuj z dobrym lokalnym notariuszem, z dobrym lokalnym geodetą. Nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego, no bo powiatów jest dużo, województw dużo, a gmin jeszcze więcej. Więc rzeczywiście te różnice powodują, że coś, co gdzieś jest możliwe, gdzieś obok, no nie przyjęło się. No co zrobić? No nie przyjęło się, no jeju. Czy to wina urzędnika, że się nie przyjęło? No dobra, a powiedzcie tak już, bo powolutku zbliżamy się do końca naszego wywiadu. Na jakim aktualnie etapie rozwoju siebie jako inwestorów jesteście? Przed chwilą miałeś swój wykład i wiem, że kamienice, tak? Ale są kamienice, które mają 200 metrów,
są takie, co mają 5 tysięcy. Oczywiście. Więc powiedz coś więcej, proszę, bo... Więc tak, nie zakładam, że będę po prostu rosnął w tych kategoriach, że będę robił coraz większe tematy, bo jest jeszcze jedna droga, którą można podjąć i to jest droga wycofywania się z tego biznesu. Okej. To znaczy, żeby biznes się kręcił, ale bez twojego udziału i wtedy to tak naprawdę już nie ma takiego znaczenia. W tym momencie mamy kierownika, który jest w stanie przeprowadzić od początku do końca cały proces inwestycyjny bez naszego udziału. To oznacza, że możemy sobie pozwolić na to, żeby tego nie robić. Możemy robić tylko to, co chcemy. Rozumiem. No, na przykład moja żona uwielbia kupować, więc nie wiem jak wasze, no to sobie będzie kupować. W sensie analizować i tak dalej, okazje inwestycyjne, przecież to miałem na myśli. A, oczywiście. A ja to lubię nic nie robić na przykład. I może tak byśmy się podzielili. Jeszcze z żoną się nie dogadałem w tej kwestii, ale planujemy tak zrobić. Tak samo w kwestii najmu. Planujemy zrobić najmy z pracownikiem, który będzie wszystkim zarządzał. I jeżeli trzeba będzie, to on będzie odpowiedzialny za dotrudnienie ludzi i tak dalej. No ale to jest pewien proces zarządzania, do którego musicie w firmie urosnąć, żeby tak się stało. Tak. I szczerze mówiąc, zarządzanie, ja zaczynam doceniać dział zarządzania w Asbiro, dlatego że nie zaczynam już od paru lat, ale tak od mniej więcej 3 lat próbuję w firmie to wdrożyć i teraz jestem na końcówce. Właściwie już to zrobiłem. To znaczy, że mógłbym wyjść z firmy i dalej by się kręciła. Nie na miesiąc, 2 tygodnie, tylko by się dalej kręciła. Więc to jest dla mnie bardzo ważne. Zwłaszcza teraz, jak chciałbym się skupić trochę bardziej na rodzinie, na dzieciach, na ewentualnie jakichś podróżach po województwie lubelskim. Ale to będziecie musieli markę zmienić. Nie, dlaczego? Rodzina pies to. Ja wiem, co chciałbym robić w firmie. Ja mogę wywiadów udzielać i robić, rozmawiać z tobą. O, dziękuję. No to mógłbym robić. Cóż za komplement. Nie, dziękuję. Cóż za komplement. Chciałbym, nie wiem, w przyszłości być po prostu specjalistą od robienia największych kamienic i kupowania, budowania. Co później może narobić? Tylko deweloperka pozostaje, prawda? Żeby robić większe tematy. Nie, możesz zostać wielkim właścicielem i nie pozbywać się tych nieruchomości. I w ogóle ich nie sprzedawać, nie? Albo wielkim właścicielem ziemskim. O. Jak Ted Turner. Można być właścicielem ziemskim, można, ale nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie, bo z samego faktu posiadania w przypadku ziemi no, nie zawsze generuje się wynik. Czasem ale są to tylko jakieś... Wymyśliłem kolejną markę, Szlachta Piesto. Szlachta Piesto. Pomyślę. Dobrze, przepraszam. Pomyślę. No. Pomyślę. A jak to jest z twojej perspektywy, Krzysiek? No bo Daniel odpowiedział. Wiesz co, ja chciałbym... Cały czas to, co jest pewnym moim fatum, to jest uczenie się. Ja nie mogę przestać uczyć się nowych rzeczy. Cały czas interesują mnie nowe rzeczy, więc spotkania takie jak nasze są dla mnie okazją, żeby dowiedzieć się czegoś więcej od kogoś, kto robił coś innego niż ja. W gruntach umiem sporo, dlatego teraz otworzyłem się i nie mam obaw, żeby pojechać gdzieś do sąsiedniej gminy, gdzieś do sąsiedniego województwa i spróbować tam czegoś. Ale też staram się wchodzić w kolejne etapy, czyli na przykład przygotowanie inwestycji. Teraz mam w trakcie sprzedaży inwestycję, którą przygotowaliśmy pod kątem budowy osiedla domów letniskowych, ale całorocznych, budowanych na zgłoszenie. Jeszcze nie mała deweloperka, ale fajny krok w kierunku tego, żeby już tej deweloperki się, do tej deweloperki się zbliżyć i żeby się jej uczyć. No, hasło podsumowujące mnie to wieczna nauka. Wieczna nauka. To ja tutaj też się czuję zobowiązany dołożyć, dlatego że u mnie nieruchomości miały być przesiadką. Miały być końcem historii, przejściem na emeryturę i nieruchomości, najem, koniec i resztę, ale tak powiem, z rodziną. Ale po czym okazało się, że jak sprzedasz i kupisz kolejne. Nie, powiem, żałuję prawie wszystkich nieruchomości, które sprzedałem. Naprawdę, szczerze, żałuję. Dlaczego? Bo to jest tak ogromne, wspaniałe, cudowne aktywo. Zobacz, ktoś ci mówi, kup ubezpieczenie, możesz stać to. Zabezpieczysz swoją rodzinę. Tak, ja miałem nieruchomości. Ale jak zginiesz, twoja rodzina będzie miała z czego żyć. Wszędzie miała, będę miała jej nieruchomości. Ale wiesz, ale mogą nie zarabiać, nasze zarabiają. 90% takich tematów. Tu fundusz inwestycyjny, zainwestuj, tu pieniądze będziesz zarabiał. Ale ja już zarabiam na nieruchomościach. I naprawdę to na końcu się tak kończy, nie? I teraz mało tego, kupiłeś nieruchomość, która była w takiej cenie, rząd dodrukował pieniądze, a to robi cały czas, właściwie nie robiąc nic, dodrukowują tobie do majątku.
realnie rzecz biorąc, w Polsce nie ma katastru, znaczy przepraszam, nie ma podatku katastralnego od mieszkaniówki, ale jeszcze. Od... Tak, ja wiem, więc do tego czasu mamy Eldorado. Więc wracając do tematu, do odpowiedzi na to postawione pytanie. Okazało się, że nieruchomości dla mnie są fascynujące, są moją pasją i ja się nie umiem zatrzymać. I też nauka, nie? W zeszłym roku przeczytałem 100 książek, w ogóle o książki się nie zapytałem na antenie. Ile masz teraz w ogóle tych książek? 70. Ach, ja mam 37. Ale gratuluję, no ale tak 70 to co, poniżej planu? Poniżej planu, chyba się nie wyrobię, ale jadę dalej, jadę. Cisnę. No dobra, ale o tym za chwilę. Kończąc tylko, też zauważyłem, że po prostu strasznie się to napędza. I jak gdyby coś dało mi dużo spokoju w głowie, to jest na wszystkim w nieruchomościach można zarobić, na wszystkim. Bo naprawdę urobiłem mi tego i tego i tego i tego i tego, tylko potem jest dobra, ale to mnie męczy. To jest w sumie proste, to tylko nauczę moich pracowników, oni zaczną to już robić, luz niech sobie robią, ja tylko daję procent. To co powiedziałeś, a po co ja mam pośredniczyć, to było tak, że jak byłem zarąbany robotą, a dostawałem telefony cały czas, jest okazja, to wiesz co robiłem. Nie mam czasu. Pff. Ale potem coś mi się, wiecie, to jest zaróbeczka taka nad głową i... A gdybym zadzwonił do tego, przecież on szuka, nie? Dostałem okazję. Wiesz co, poczekaj chwilę, zadzwonię za 5 minut, dzwonię. Słuchaj, chcesz taką i taką inwestycję? Tak. 6 dych można zarobić. Okej, okay, chcę. A co chcesz za to? No, dyszkę. Dobra, git, ustalone. 5 telefonów w miesiącu, 50 tysięcy padło za 5 telefonów. Mało to? Więc to jest kwestia właśnie też i poznawać, i wiedzieć, i próbować tego. I to jest bardzo fajne w sumie. Dla mnie to było bardzo fajne. Trzeba umieć się odnaleźć. To, co ty powiedziałeś, jest bardzo ważne, czyli ja nie chcę robić tego, ja chcę robić tamto, nie? No to ja też widzę pewne rzeczy, które po prostu wycofuję się z pewnych elementów i wchodzę w inne. Po prostu czyścisz jedną półę, pojawia się druga. Tak, niekończąca się historia, taki fraktal, po prostu wchodzisz w jeden, nagle patrzysz, że tutaj jest olbrzymia przestrzeń, wybierasz jedną, znowu wchodzisz i tak w kółko. No i na sam koniec książki, tak, bo ja oglądałem 800 wykładów Asbiro, właśnie dlatego, że było... Jestem, wiesz, dikt i tylko ustawiłem system, jak to się robi dobrze. Tak samo z książkami, no w tym roku do setki pewnie nie dobiję, może do 80, no to masz już 70, to powiedz, jak to w ogóle... No, ja zacząłem w lutym w ogóle. No właśnie. No, nauczyłem się szybko czytać dzięki jednej książce i skończyłem tę książkę w grudniu, później jeszcze się douczałem, żeby jakby czytać szybciej po przeczytaniu jej. I w pewnym momencie przeczytałem książkę Winning znaczy się zwyciężać, znaczy zwyciężać, Jack Welch. I ona ma stron tam 370 czy pod 400. Hmm? Przeczytałem ją w jeden dzień. I myślałem, w sumie mógłbym codziennie czytać, bo zazwyczaj książki nie mają 370 stron. I tak zrobiłem, zacząłem czytać i przez pierwsze 2 miesiące czytałem codziennie, ale powiem wam... jejku, jakie to jest męczące. To jest takie, że po prostu... Samo to czytanie jest męczące. To mi zajmowało parę godzin dobrych dziennie, pomimo że szybko czytałem. Ja nie umiem czytać 1000 słów na minutę, tylko tak w granicach 650 w tym momencie. I to mi wystarczyło, że po prostu jak poświęcę te 4 godziny, 4,5, to na 100% wow. Książkę przeczytam. Nie no, wow, to wow, 4 do 6 godzin. No podobno w 1000 słów na minutę, znam jednego asbirowca, który potrafi ponad 1000 słów na minutę czytać ze zrozumieniem. I to jest możliwe, także to jest kwestia tylko nauczenia się i każdy z was również może się nauczyć szybko czytać. To jest przydatne. I szczerze mówiąc, przy książkach okej, ja sobie dowiodłem, że można to zrobić, ale to jest też przydatne, jak teraz patrzę na jakieś ogłoszenia, jakieś artykuły, to dobra, rozumiem. Wszystko, co chciałem wiedzieć, wiem, jadę dalej. Nie? To jest bardzo przydatne. Przydatna umiejętność życiowa. O takie chciałbym po prostu nabywać. To jest może ten rozwój, który teraz chciałbym robić. Taki... Nie chcę użyć słowa osobiste, więc użyję osobowy. Jak okay. Pociąg do Radomia. Nie no, wspaniale, jestem zachwycony. Jak o. Krzysiek, my się na tyle nie znamy, więc chętnie się dowiem. Jak u ciebie z tą wiesz co, ja mógłbym chwalić dużą ilością książek, ale Daniel powiedział, że ze zrozumieniem, więc nie będę się wygłupiał. Ale ja niebranżowe, literaturę niebranżową gorąco, jestem gorącym fanem Stephena Kinga, bardzo lubię go czytać. Niemalże wszystko, co napiszę, to staram się przeczytać. Z branżowych raczej wolę posłuchać, co macie do powiedzenia, bo to, o czym my piszemy, dosyć szybko się deaktualizuje. Jednak pewna podstawowa wiedza zawsze jest ta sama, a
książki są pisane w odniesieniu, no chyba, że ktoś pisze Biblię rynku nieruchomości, to tak, ona będzie napisana prawdopodobnie dobrze, ale mnie bardziej interesują rozwiązania związane z marketingiem, zmieniające się przepisy prawne, sztuczki, które można wykorzystać, jak zoptymalizować podatki. Ciężko o tym czytać w książkach, to raczej jakieś pisma branżowe bądź internet. Przynajmniej fajne źródło. Okej, słuchajcie, bardzo dziękujemy za to, że nas oglądaliście. Bardzo dziękuję serdecznie Wam za wspaniałą, porywającą rozmowę, którą chciałem zrobić jeszcze raz od nowa, żebyśmy jeszcze pogadali o nowych tematach. Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy wywiad. No właśnie. Dziękuję Wam jeszcze raz. No i co? Do zobaczenia przy następnym panelu w takim razie. Do widzenia. Dziękuję. Poczekajcie. Dziękujemy. Jeszcze przed samym końcem mam dla Was... Ach, bo tutaj mam kabelek. Proszę, jedna rzecz i to jest piwo Asbiro. O, musimy chyba... Dziękuję. Tak, proszę. I to jest... Piwo Asbiro, podobno dobre, polecam serdecznie. IPA, dziękuję bardzo. Dzięki.